witam Was na kanale Like Makijażowy. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny, bo drugi haul ciuchowy z firmy Kate Cassin. Już jakiś czas temu nagrywałam dla Was film z ciuszkami właśnie z tej firmy. Tutaj będziecie mieli linka do tamtego filmu. I tam, jak dobrze pamiętam, były raczej takie letnie ciuszki chyba. Jakieś kiecki tam były, chyba jakaś brokatowa, coś kojarzę. No, były jakieś tam kiecki w każdym razie. I ostatnio w ogóle, jeżeli chodzi o filmy ciuchowe, to dosyć dużo kiecek było na moim kanale. Dlatego też tym razem stwierdziłam, że zamówię po prostu jakieś zwyczajne ciuchy. A że jest już w sumie jesień, robi się coraz zimniej, to stwierdziłam, że postawię na bluzy. Będzie też jedna kurtka, ale głównie będą dzisiaj po prostu bluzy. Zwyczajne bluzy, nie jakieś tam pstrokate, kwieciste czy coś w tym stylu. Dzisiaj będzie po prostu normalnie, zwyczajnie. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli znudziły Was wszystkie te sukienkowe, kwiatkowe filmy, to zapraszam Was do oglądania dalej. Wspomnę tylko jeszcze, że ten film powstał w ramach współpracy, ale jak to zawsze u mnie bywa na kanale, to, że coś dostałam, nie znaczy, że będę to zachwalać. Także, żeby nie przedłużać, jedziemy już z tym filmem. I pierwszą rzecz mam na sobie, jest to zwykła szara bluza. Bluza w rozmiarze XL, jej cena to 99 zł i 20 groszy. Dosyć dużo. Skład to 68% bawełny, 28% poliester i 4% spandex. No i tak ta bluza się prezentuje z daleka, jak jest jeszcze rozpięta. Oczywiście jakąś tam bluzkę musiałam pod spód założyć, więc patrzcie tylko na bluzę. I jak widać, mamy tutaj kaptur szary, mamy tutaj jakieś sznureczki, jak to przy bluzie z kapturem. No i oczywiście z uwagi na to, że jest zapinana, no to mamy zameczek, tak? Tutaj z boku są kieszonki, takie a la kangurek. I jak w sumie widać, to ta XL-ka, jak na mój gust, jest idealna dla mnie rozmiarowo. Moje wszystkie wymiary oczywiście będziecie mieli w opisie, więc jeżeli coś by Wam się spodobało, to na podstawie moich wymiarów i rozmiarów, które ja wybrałam, zawsze myślę, że łatwiej Wam będzie wybrać rozmiar dla siebie. No a teraz wracając do tej bluzy. No to tutaj, no co, no na zameczku mamy jakieś takie ozdobne kółeczko, myślę, że to jest mało interesujące. Tutaj na dole mamy ściągacz, ja nie wiem, ja jakoś mam słabość do ściągaczy, bardzo lubię ściągacze. No i tutaj na rękawkach również mamy ściągacze, co mi się bardzo podoba, to to, że mnie nie obciskają, bo czasem zdarza się tak, że te ściągacze po prostu mnie cisną i są niewygodne. I ściągacze też mamy tak ozdobnie tutaj przy tych kieszonkach. Bluza bardzo zwyczajna, zwykła, szara. Dodatkowo, jeżeli chodzi o materiał, jest bardzo cieniutki. Spodziewałam się, że jednak ta bluza będzie trochę grubsza i w sumie, jak się okazuje, to wszystkie te bluzy są dosyć cieniutkie, a jedna to już w ogóle jest jak papier, ale to do tego przejdziemy później. I materiał jest bardzo przyjemny, mięciutki, taki standardowy jak każda bluza. Nic mnie tu nie kuje, nie drapie, jest bardzo przyjemna i myślę, że na pewno będę w niej chodzić, ponieważ no... Nie ma tutaj żadnego ale. Jest bardzo dobrze wykonana, szczerze mówiąc, jak tak na nią patrzę, to nawet nie widzę, żeby była z jakiegoś tam chińskiego sklepu. Zresztą jakby się tak głębiej zastanowić, to co nie jest z Chin w dzisiejszych czasach? Jeżeli chodzi o ciuchy, prawie wszystko w sieciówkach jest z Chin. Także no, ta bluza wygląda jak zwykła szara bluza z sieciówki. Tylko można by sobie zadać pytanie, czy te 99 zł i 20 groszy to jest faktycznie odpowiednia cena dla takiej bluzy. No ale jeżeli kogoś stać, ktoś ma hajs, to czemu nie? Kto Boga temu zabroni? Ja jestem z tej bluzy bardzo zadowolona i idę przymierzyć następnego ciuszka. Okej, i następną rzecz już mam na sobie. Jest to taka niebieska, granatowa, trochę pognieciona, jak widać, bluza. Rozmiar XL, cena 119,57 zł. Skład to 95% poliester i 5% spandex. Jeżeli chodzi o ceny w ogóle tych wszystkich rzeczy, to od razu Wam mówię, że jest drogo w tym sklepie. Oni mi nie dali dla Was żadnego kodu rabatowego. Mogliby w sumie. Ale nie jestem pewna, czy tam ogólnie nie ma jakiegoś kodu rabatowego na stronie. Więc jeżeli coś by Wam się w sumie spodobało z tego sklepu, to myślę, że warto jest wejść tam sobie na stronę i poszukać, czy jest jakiś kod rabatowy, czy nie, bo Anusz Widelec uda się coś tam troszeczkę, wiecie, obniżyć te ceny. No ale tak, bez promocji, no to jest dosyć drogo jak na mój gust. No ale dobra, przejdźmy teraz do tej bluzy. I jak już Wam czytałam po składzie, no to tutaj mamy przeważającą ilość poliestru. I w sumie ta bluza jest taka bardziej właśnie
coś a la jak są bluzy do biegania, na rower czy coś w tym stylu. Nie jest to taki właśnie jakiś chamski, błyszczący poliester. Bardziej to jest właśnie taki materiał, coś a la na zasadzie właśnie te ciuchy jak są sportowe. Tak mi się to kojarzy właśnie jak na to patrzę. I teraz z daleka możecie zobaczyć, że ta bluza również jest rozpinana. Co śmieszne, to tutaj mamy identyczne kółeczko przy zamku, tak jak przy tej szarej bluzie. No i jak sobie zapniemy tą bluzę, no to tutaj, jak widzicie, też są kieszonki rozpinane, takie po bokach. Co też może się przydać właśnie na rower albo do biegania, bo tutaj sobie coś powsadzacie, biegacie i nic wam nie powypada. Na długość ta bluza jest taka sama jak ta szara, bo też właśnie nie mówiłam o długości przy tej szarej. Ona tak sięga mi gdzieś do połowy tyłka. Przy moim krótkim wzroście, 1,64 m, taka długość myślę, że jest akurat w sam raz, bo i tyłek trochę zasłonięty, i brzuch, ale też nie jest za długa, tak żebym wyglądała jak w sukience, także jak najbardziej spoko. Długie rękawy, ja to lubię. Mi to kompletnie nie przeszkadza, ponieważ mi jest wiecznie zimno i ja sobie w razie czego mogę zrobić tak i jest ok. Kolor wybrałam celowo taki, ponieważ nie mam nic w takim kolorze i bardzo mi się podoba ten kolor. Jeżeli chodzi o materiał, to tak do noszenia na co dzień raczej nie za bardzo. Myślę, że tak właśnie gdzieś na rower, no do biegania nie, bo ja nie biegam, bo cycki by mi zęby wybiły. Ale na rower myślę, że w przyszłym roku, jak już będzie cieplej, to na pewno będę w tej bluzie chodzić. Materiał jest bardzo rozciągliwy. O, zobaczcie. Także tutaj w tą XL-kę myślę, że nawet na hama troszkę większy ktoś też by się zmieścił. No i co, no kolejna bardzo zwyczajna bluza, co tu w sumie dużo gadać, jeszcze tylko wam pokażę z tyłu, tutaj nie mamy kaptura, jest taki kołnierzyk, który możecie sobie w sumie albo postawić, albo tak o, zagiąć, ja chyba będę go wolała tak sobie zagiąć, tylko muszę wyprać te ciuchy, bo to takie jest pozaginane teraz, przyszło mi właśnie w paczce i tak dziwnie się układa, ale jak wypiorę, myślę, że będzie ok. No i nie wiem, no. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Skład oczywiście nie powala, ale tak jak mówię, w dotyku i tak w odczuciu na ciele, to jest to taka bluza właśnie typowa, właśnie do biegania czy coś w tym stylu. Jeszcze tylko dodam, że tutaj przy rękawkach nie ma żadnego ściągacza. Wolałabym, szczerze mówiąc, żeby był. No ale tak czy inaczej, bluza jest bardzo dobrze wykonana. Nie ma tu jakichś, nie wiem, odstających nitek czy coś w tym stylu. Także ta bluza też wygląda tak samo po prostu jak wszystkie ciuchy z sieciówek. Następną rzecz już mam na sobie, jest to granatowa kurtka, rozmiar XXL. To jest jedyna rzecz, która właśnie nie jest w rozmiarze XL, tylko 2XL, ponieważ stwierdziłam, że kurtkę jednak zakładamy na coś, więc dla bezpieczeństwa wolałabym, żeby była większa, ale ona, jak zaraz zobaczycie, jest na mnie tyci przyduża. Jej cena to 167,49. No jak na kurtkę, to myślę, że ta cena nie jest jakaś taka super wysoka. Skład to 98% bawełny i 2% inne. Nie wiem, co to jest to inne, no ale tak mamy napisane. Oczywiście, jak wiadomo, no zapinana jest kurtka, tak? Tutaj mamy taki ciekawy materiał, bo kurtki przeważnie mają taki materiał właśnie jakby błyszczący czy coś. Tutaj mamy taki... Nie wiem, do czego przyrównać ten materiał. Coś trochę jak jakiś żakiet czy coś w tym stylu. No zobaczcie sobie, jak to z bliska wygląda. Jest to generalnie taki materiał, który będzie bardzo lubił się z sierścią i wszelkiego rodzaju pypciami. W środku tutaj wyłożona jest ta kurtka takim już błyszczącym materiałem, jak to zwykle jest w kurtkach. Nie mamy tutaj żadnego kaptura. Jest za to bardzo wkurzające zapięcie, ponieważ przy zamku nie dość, że tu mamy zakładkę, żeby nam nie wiało, to jeszcze tu mamy zakładkę. I teraz mnie to już denerwuje podczas zapinania, ponieważ tych zakładek jest za dużo i ja nie umiem trafić w zamek. O, trafiłam. Tylko jeszcze, żebym zapięła do końca, to by było fajnie. O. No i jak widzicie, no po zapięciu kurtka jest na mnie zdecydowanie trochę przeduża, choć myślę, że jak ją założę na jakąś bluzę, to może to się będzie lepiej układało. Tutaj z tyłu jest ciekawa rzecz, bo mamy taki jakby ściągacz gumkę. Zobaczcie, że to troszeczkę nam tutaj tak taliuje plecy. I tak właśnie jakby sukienkowy robi się ten dół tutaj z tyłu. Z przodu ani po bokach tego nie ma, więc tak prawdę mówiąc, tutaj jak tak ręce rozłożę, to nie mam żadnej talii.
Dodatkowo tak dziwnie nisko tutaj zaczyna się ten rękaw, przez co niby ona jest duża, ale z drugiej strony jak biorę ręce do przodu, to zobaczcie, te rękawy tak mi tutaj się podciągają strasznie. Więc szczerze mówiąc, ta kurtka jest taka niby duża, ale ciasna. Nie wiem, taka trochę niewymiarowa. I generalnie tak jak się zapnę w tej kurtce, to ona kompletnie mi się nie podoba. Ale jak jeszcze ją rozepnę, to ujdzie w tłumie, nie? Ten tył tutaj fajnie wygląda, bardzo mi się to podoba. Także myślę, że jako taką narzutkę właśnie, na jakiś taki dzień, gdzie jest ni to zimno, ni to ciepło, jak nie wiadomo jak się ubrać, to myślę, że tak na wierzch zarzucić sobie mogę taką kurtkę. Ale tak zapięta to ona mi się za bardzo nie podoba. I tutaj jeszcze zobaczcie sobie, tak bez włosów, że nie mamy żadnego kaptura. Tu jakieś guziczki, żeby się zapiąć pod szyją, wiecie. To mi się bardzo tutaj podoba. Ja bardzo lubię takie właśnie ozdobne tutaj guziczki, paseczki. Jakby gdzieś jeszcze tutaj coś takiego było, też mi się bardzo podoba. Z tej kurtki jestem tak w połowie, można powiedzieć, zadowolona. Następną rzecz już mam na sobie. I teraz zostały mi 3 bluzy, takie niezapinane, takie wiecie, w całości. I mam teraz na sobie niebieską bluzę, taką z guziczkami na kieszonkach i tutaj, o, rozmiar XL, cena 84,64 i jest to najtańsza rzecz z tych wszystkich, które wybrałam. Skład to 95% bawełny i 5% spandex, czyli skład naprawdę bardzo dobry. I generalnie właśnie tak jak już Wam mówiłam wcześniej, ja myślałam, że te wszystkie bluzy będą takie grubsze troszeczkę, że będą się nadawały na takie dużo chłodniejsze dni. No ale jak się okazuje, ta bluza właśnie to jest ta, o której Wam mówiłam, że jest prawie jak papier. Ten materiał jest taki ultra, ultra cieniutki. Bardzo ładny kolor swoją drogą. Ale jest też przyjemny bardzo ten materiał. Czuć, że to faktycznie jest dobry materiał, dobry skład, że to nie jest poliester. Ona też jest dosyć mocno, zobaczcie, rozciągliwa. Ale generalnie ja z niej nie jestem zadowolona, powiem Wam szczerze, bo tak. Tu niby mam jeszcze dużo miejsca. Ale tutaj na bębnie bardzo mi się opina. Przez to, że jest cieniutka, podkreśla każdy szew na spodniach, zamek, wszystko tutaj widać. Bardzo źle to tutaj wygląda i na brzuchu, i na tyłku. Zobaczcie, wszyściusieńko się odznacza. Ten tutaj kołnierz jakby jest tak ciężki, bo on jest jakby podwójnie szyty, że ten cieniutki, lekki materiał jakby nie chce tutaj tego trzymać i to wszystko tak bardzo tutaj leci, że to tak wygląda dziwnie. Dziwnie się układa ten kołnierz. Dodatkowo on jest tutaj, bardzo szybko się zaczyna, co też dziwnie, jak dla mnie wygląda. I ogólnie tak w sumie, patrząc na tą bluzę, to poza kolorem i jakby samym w sobie materiałem, nic więcej mi się w niej nie podoba. I tak sobie myślę, żeby usunąć te guziczki i po prostu zrobić sobie z niej podomkę, choć nie wiem jak ten kołnierz, czy nie będzie mi przeszkadzał po domu, chyba będzie mnie wkurzał, bo materiał jest bardzo przyjemny. Generalnie ta bluza nawet by była rewelacyjna do spania na zimę, jak dla mnie, ponieważ naprawdę milusi jest ten materiał, tylko musiałabym tego kołnierza chyba jakoś się pozbyć, bo do spania ten kołnierz nie bardzo. I następną rzecz już mam na sobie, jest to taka szara bluza z różową wstawką, rozmiar XL, cena 99,20 zł, skład 68% bawełny, 28% poliestru i 4% spandex. Słuchajcie, teraz widzę, że przy tej pierwszej szarej bluzie ja Wam właśnie przeczytałam informacje z tej bluzy. Więc sprostuję, że tamta pierwsza szara bluza kosztowała 115 zł i 14 groszy i skład ma inny, bo ma 60% poliestru, 35% bawełny i 5% spandex. Natomiast tak jak mówiłam Wam wcześniej, w niej czuć faktycznie taki fajny ten materiał, nie czuć tak tego poliestru. Także no tak tutaj dla sprostowania. I wracamy teraz do tej bluzy, którą mam na sobie. I ta bluza jest bardzo podobna do tej poprzedniej. Ja ogólnie bardzo lubię takie bluzy z takim kołnierzem tutaj, wiecie, jakieś sznureczki. Nie wiem, no ja lubię, po prostu podobają mi się. No i tak jak już widzieliście też pewnie na zdjęciu, mamy tutaj taką różową wstawkę. Czemu zdecydowałam się na różową wstawkę? Bo nie mam w sumie różowych ciuchów, nie mam nic różowego za bardzo. No jakieś tam koszulkę, coś tam mam, ale nie mam żadnej bluzy z niczym różowym i stwierdziłam, że a, wezmę sobie coś takiego. I generalnie nawet mi się podoba ta bluza. Jeżeli chodzi o materiał,
To też taki przyjemny, nie jest aż tak cienki jak przy tej niebieskiej, którą przed chwilą mierzyłam. Jest troszeczkę grubszy, ale w dalszym ciągu jest bardzo cieniutki. Jest troszeczkę sztywniejszy, tutaj również jak widzicie nie ma ściągacza, ale rękawy są dosyć długie, także jak dla mnie na plus. Też jest dosyć długa ogólnie ta bluza, więc zakrywa tyłek i tak dalej. Co prawda przez to, że jest taka cieniutka, to tutaj również troszkę ten zamek, to wszystko się odznacza, ale już nie tak bardzo jak przy tamtej bluzie. I tak samo jak w sumie przy wszystkich tych ciuchach, wszystko jest tutaj dobrze odszyte, bardzo dobrze wykonane, tak jak w siekciówkach naszych tutaj w Polsce. I przy tej bluzie pod pachami jest wszystko fajnie już zrobione, że nie mam takiego problemu jak przy kurtce, a tutaj ten kołnierzyk zaczyna się dużo wcześniej, więc też nie wygląda to tak dziwnie jak przy tej niebieskiej poprzedniej bluzie. Dobra, myślę, że tutaj nie ma już co więcej gadać o tej bluzie. Zakładam ostatniego ciuszka. No dobra, i mam na sobie zieloną bluzę z kapturem, rozmiar XL, cena 132,77. I to jest najdroższa rzecz zaraz po kurtce. I skład 100% bawełny. Na zdjęciu bardzo mi się ta bluza spodobała, ponieważ ja ogólnie bardzo lubię taki kolor, to raz. Dwa, lubię mieć tutaj kieszenie, ponieważ ja lubię sobie tak włożyć ręce. Jakieś, nie wiem, pomadkę ochronną, chusteczki sobie tu włożyć czy coś, także to jest dla mnie zawsze bardzo wygodne. Niekoniecznie podoba mi się to, że jest tutaj kaptur, ponieważ jak już bym miała tą bluzę założyć pod kurtkę, to mi by było niewygodnie, więc nie wiem, czemu ją wziąłam w sumie. Chyba tak bardzo kolor mi się spodobał, że już nie zwracałam uwagi na ten kaptur. No ale jak widać, kaptur jest. Mamy też sznureczki, które są ultra długie. Nie wiem, po co one są aż takie długie. No i bluza też jest wykonana z takiego bardzo, bardzo cieniutkiego materiału. I tutaj tylko jeszcze warto zaznaczyć, że ona, przez to, że mamy tutaj w sumie 100% bawełny, ona się aż tak mocno nie rozciąga. Więc tutaj te rękawki, ja tak można powiedzieć, że mam dosyć na styk. Tu niby mam luz, więc myślę, że jakbym wzięła większą, to tutaj już bym wyglądała trochę jak w worku. Ale tu w rękawach, no mam nadzieję, że ona się troszeczkę rozciągnie, bo ona mi się, kurczę, podoba. Tylko tutaj, no czuję takie trochę opory, nie? Jest mi tak troszkę ciasno. Nie jest tak, wiecie, na tyle ciasno, że w niej się nie da chodzić, nie? Ale wolałabym, żeby była troszeczkę bardziej rozciągliwa albo luźniejsza. Tutaj tak dla odmiany mamy ten dół tak wycięty i takie kółko jakby okrąg na tyłku i z przodu. To tak w sumie średnio mi się podoba, bo mam wrażenie, że to robi mi tutaj taki okrąg z bębna troszeczkę i z tyłka, ale ten kolor po prostu nadrabia wszystko. Materiał również bardzo przyjemny, taki mięciutki, gładziutki, nic mnie tutaj nie kuje i nie drapie. Przy rękawach ściągacze, mnie się to bardzo podoba. I w sumie to tyle, bo co tu więcej gadać o bluzie, no bluza jak bluza. Dajcie znać w komentarzach, jak podobały Wam się te ciuchy, co myślicie właśnie o filmach z takimi bardzo zwyczajnymi ciuszkami od czasu do czasu. Czy wolicie same filmy z takimi dziwniejszymi ciuchami, może nie tyle dziwniejszymi, co nie tak bardzo zwyczajnymi. Jeżeli coś Wam się spodobało, no to oczywiście zachęcam Was do wejścia na stronę i sprawdzenia, czy jest może jakiś kod rabatowy do ogarnięcia, bo szczerze mówiąc ja tego nie sprawdzałam, a zawsze warto coś tam popatrzeć, bo może wyjść Was taniej. Ja generalnie uważam, że te ciuchy tak ogólnie są dosyć drogie, ale z drugiej strony są bardzo dobrze wykonane i te materiały też są bardzo przyjemne. Jak naszej rzeczy, to tak dzisiaj dosyć szybko przebrnęliśmy przez te ciuchy, no ale w sumie co tutaj więcej gadać o bluzach. No i to by było w sumie na tyle w tym filmie. Dzięki bardzo, zapraszam ponownie i na razie.